Witajcie, kochani, Natalia Maria Romaniuk z tej strony. W kolejnym spotkaniu, świadoma manifestacja życia. No i, i jak widzicie, jestem tutaj po jeszcze takiej świeżej przerwie. Bardzo długo się zastanawiałam nad tym, co ja mam wam dzisiaj opowiedzieć, z czym ja mam dzisiaj do was przyjść, bo jak sami pewnie zauważyliście, w przestrzeni bardzo dużo się dzieje. I ma to oczywiście bezpośredni wpływ na nas, i to taki wpływ, który, który po prostu obfituje w różnego typu zdarzenia zewnętrzne. Nastąpiło ogromne przewartościowanie starych struktur. Mam takie wrażenie, nawet że one częściowo po prostu rozpadły się z wielkim hukiem. Zastąpiło te struktury jakaś taka autentyczność. I taka lekkość, i taka świeżość, i nowość w budowaniu naszego życia, w budowaniu naszych relacji. I wszystko to, co stare, wiecie, z tego takiego starego świata, to po prostu odeszło, odeszło albo odchodzi, jest w takim ogromnym procesie umierania teraz. No i ten proces umierania po prostu odczuwamy na różnych płaszczyznach, na płaszczyźnie relacyjnej, na płaszczyźnie zawodowej, czasem w zdrowiu, czasem w jeszcze innych, na przykład Niektórzy w płaszczyźnie finansowej. Natomiast to umieranie to jest po prostu to, co jest potrzebne do tego, żeby wreszcie te stare struktury raz na zawsze się przewartościowały. I dzisiaj przychodzę do Was z takim tekstem. Nie wiem, gdzie go wyczytałam. To na pewno nie jest cytat ze mnie. Myśl jest tylko myślą i zawsze można ją zmienić. Jestem ciekawa, co Wy o tym sądzicie. I jak wy podchodzicie do tego, czym są myśli, i w tym procesie umierania mamy bardzo dużo, na, duży natłok tych myśli, które są ze Starego Świata, które są starą wersją nas, które, których my już nie chcemy, które już nam nie są do niczego potrzebne. A które, jak taka fala, która wyrzuca z oceanu to wszystko, co w tym oceanie było, takie nieświeże, takie, wiecie, tak z tego dna po prostu zebrała i wyrzuca to na brzeg. To my, te myśli, to, to, to właśnie to, co ta fala wyrzuca, to są te myśli. To są te myśli, które już dawno, ocean już jest oczyszczony z tego, dno już jest oczyszczone, ale zostało to wywalone na powierzchnię, żebyśmy mogli się temu poprzyglądać, żebyśmy mogli zrobić selekcję, żebyśmy mogli popatrzeć i powiedzieć: Ja tego już nie chcę w moim świecie, to nie jest absolutnie moje, ja tego nie wybieram. O, ale to by mi się przydało. O, a skąd się to wzięło? O, a co to w ogóle jest? Skąd to pochodzi? Więc zaczynamy dokonywać takiego przewartościowania tych wszystkich treści, które są w głębi nas, a które teraz wypłynęły na powierzchnię. Robimy taką ogromną weryfikację i zaczynamy sprawdzać. I powiem Wam, że bardzo ciekawe jest to, bo my, jako jednostki, jesteśmy bardzo ukształtowani i mamy pewne poglądy na pewne rzeczy. I ja taka jestem, wiecie, taka po prostu, tak mi się wyda, wydawało dotychczas, że ja to już naprawdę wiem, gdzie ja mam położone wartości, ja to wiem, gdzie jest moja lojalność, gdzie jest moja wierność, ja to wszystko po prostu wiem, w jakim aspekcie ja uznaję to jako wartość, jestem w tym mocna. Ja jestem w tym osadzona, ja jestem tutaj zdecydowana w tym. No i przychodzą sytuacje z zewnątrz, które nam pokazują jakby zupełnie inny aspekt tego samego zagadnienia: na przykład zagadnienia wierności. Komu ja mam być wierna? Czy ja mam być wierna sobie? Czy mam być wierna pracy, szefowi pracodawcy, partnerowi? Oczywiście, że mam być wierna partnerowi, jeżeli zdecydowałam się, jeżeli go wybrałam, ale na czym ta wierność ma polegać? Czy ta wierność ma polegać na tym, że ja pozwalam przekraczać swoje granice? Czy ta wierność jest zawsze do mnie, do środka, do siebie i zawsze to jest po prostu wgląd do siebie i po prostu patrzenie ok. Ja chyba tutaj pozwoliłam na to, żeby ktoś wszedł z butami do mojej świętej, do mojej świętej prze przestrzeni, przekroczył mnie. Oj, chyba siebie zdradziłam, robiąc to czy tamto, mówiąc to czy tamto, zachowując się w taki czy, nie, czy inny sposób. Strasznie to teraz staram się rozszerzyć. Dziewczyny, napiszcie mi, czy ja jestem na Republice, bo po prostu mam ostatnio taki szalony czas, że nie mam nawet stuprocentowej pewności, że połączyłam się z, Republi z Republiki, a nie z, mojej, z mojego. Z, mojej, z mojego prywatnego numeru. Tak więc słuchajcie, dzisiaj o tym, czym jest myśl, myśl, którą możesz w każdym momencie zmienić, myśl, którą możesz w każdym momencie zastąpić nową, myśl, która jest tym, co z głębi oceanu wyskoczyło i co po prostu pojawiło się na jego powierzchni. Myśl to jest właśnie to, o czym co my bierzemy, przyglądamy się i decydujemy o tym, co dalej. Decydujemy o tym, czy my chcemy coś z tym zrobić. Decydujemy o tym, czy my po prostu zostawiamy to jako, jako coś pewnego, czy my decydujemy się wprowadzić zupełnie inny zestaw myśli, który nas będzie wspierał, który, nami będzie, który, który będzie nas skierował, który będzie nami zarządzał i który po prostu w konsekwencji doprowadzi do zupełnie innej rzeczywistości. Nie odpisujecie mi, czy jestem na Republice, więc ja muszę teraz wejść i sprawdzić. Dobra, jestem, jest okej. Okay. Wszystko jest okej. Okay. Jejku, słuchajcie, taki zakręcony czas, naprawdę. Nie było mnie tutaj ponad tydzień znowu, nie byłam w stanie w tamtym tygodniu zrobić tej transmisji. Potrzebowałam czasu dla siebie, potrzebowałam takiego wglądu, zresetowania systemu. Była taka intensywność przestrzeni, ale naprawdę tak duża. Na płaszczyźnie znak takich osobistych, bardzo mocnych, relacyjnych. Zawodowo też nastąpiła taka kumulacja rzeczy, że po prostu potrzebowałam zrobić takie "ok", zająć się wspinaczką, zająć się po po prostu e, jakąś odskocznią, e, po to, żeby zebrać to co, e, to, 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 co się wydarzyło i żeby postawić nową rzeczywistość na nowo. I to jest bardzo ważne, żebyście wiedzieli, że my cały czas stawiamy rzeczywistość na nowo. Ona się po prostu dopasowuje do naszych pragnień, do naszych potrzeb, do intencji i marzeń, które stawiamy. Mówiłam Wam o tym, że te marzenia one nie przychodzą z nas, one przychodzą spoza nas, one przychodzą z naszej duszy, z naszego prowadzenia, więc nie można ich ignorować, jeżeli pojawia ci się takie. Gigantyczne pragnienie, które po prostu nie pozwala o sobie zapomnieć, to nie możesz go ignorować, tylko po prostu musisz się mu przyjrzeć i musisz się tym pragnieniem zająć i znaleźć wszystkie możliwe drogi do jego realizacji. A teraz bym powiedziała nawet, że te drogi one Ciebie odnajdą, tylko trzeba na to przyzwolić. Trzeba sobie na to przyzwolić i trzeba po, po, pozwolić na to, żeby życie po prostu się wydarzało i trzeba za nim podążać. I bardzo ostatnio zauważyłam, mocne jest. W naszej przestrzeni takie stare schematyczne myślenie, że pewne rzeczy w naszym świecie powinny się jakoś wydarzać, że miłość to powinna wyglądać tak i tak, że relacja powinna być taka i taka, według jakichś schematów, które zostały stworzone przez innych ludzi, i my w tych schematach po prostu próbujemy się odnaleźć, próbujemy się w tych schematach po prostu wpisać, i często mamy poczucie, że nie, nasze życie nie wygląda tak, jak powinno, bo my nie jesteśmy w tym schemacie albo ten schemat wygląda zupełnie inaczej. I bardzo dobrym jest pozwolenie sobie na to, żeby nasze życie wydarzało się absolutnie wyjątkowo, bo my jesteśmy kimś wyjątkowym i każdy z nas żyje życiem absolutnie unikatowym. I to, co z zewnątrz, ono tylko jest po to, żebyśmy zweryfikowali sobie nasze treści, które są w środku, czyli nasze prawdy, nasze wartości, żebyśmy sobie po prostu zweryfikowali, okej, okay, co tam jest, co jest prawdą o mnie, o moim istnieniu, co jest potrzebą mojego istnienia, co jest potrze niektórzy mówią, co jest potrzebą mojej duszy. I w jakim kierunku, w jaką stronę ja chcę się rozwijać i chcę iść, z kim ja chcę iść, w jakiej pracy, co jest, jaka praca jest mi potrzebna, jakie narzędzia zewnętrzne są mi potrzebne, żebym ja siebie realizowała. I czasem jest tak, że wy do, dokładnie nie wiecie. My nie wiemy. W którą stronę, bo jesteśmy w jakimś takim chaosie, czasem jesteśmy w takim miejscu jakiegoś zagmatwania. Jasne, że są typy ludzi, którzy po prostu wyznaczają sobie cel i jak czołgi do tego celu idą, czasem po trupach, czasem po prostu za wszelką cenę. Yy, i to jest ich droga budowania tego życia w takim znoju, trudzie, walce, boksowaniu się. Doskonale to znam, bo też zostałam w takim kulcie wychowana i dla mnie po prostu kreowanie z pozycji kanapy nie mieści się w głowie. Ja po prostu muszę umaczać ręce w materii, poczuć, że się napracowałam, ale coraz rzadziej, bo coraz więcej i częściej widzę, że wiara w siebie, swoją moc sprawczą, stawianie siebie na pierwszym miejscu w swoim życiu, na piedestale, stawianie siebie jako tego stwórcy, który decyduje, podejmuje decyzję i cała rzeczywistość się rekonfiguruje do do tej decyzji, doskonale mi służy. Długie zdanie, ale mam nadzieję, że sens załapaliście. Że coraz częściej stawianie siebie w miejscu twórcy służy mi. Coraz częściej wychodzenie z trybu ofiara, że ten zewnętrzny świat, że ten partner taki paskudny, wstrętny, że ci rodzice, że ci moi, nie wiem, u klienci. Nie, to są sytuacje zewnętrzne, które nam pokazują miejsca Niespójności naszych, czyli tego, gdzie my musimy jeszcze siebie po prostu wesprzeć, gdzie my musimy siebie jeszcze bardziej e, skondensować, gdzie my musimy może pójść jakąś drogą i dać sobie coś po to, żeby nadrobić to poczucie. Na przykład taki przykład: w relacji, jeżeli jesteśmy w relacji i coś zaczyna w tej relacji szwankować, to my tak strasznie chcemy się na tym partnerze uwiesić. Żeby on nam dał to poczucie tego, tej miłości, żeby on wlał, żeby on nas ukochał. I oczywiście to jest okej, okay, bo po to też są relacje, żebyśmy się wymieniali i żebyśmy się wspierali, ale jeżeli to płynie z tego miejsca, takiego właśnie ofiary, takiego, takiego po prostu niezałatwionych tematów. Y Powiedzmy, że z dzieciństwa inni powiedzieli bez poprzednich żyć, ale skupmy się na tym życiu, nie kombinujmy aż tak bardzo. Powiedzmy, są to tematy z dzieciństwa, z naszego dorastania, są to jakieś tematy, które zamietliśmy pod dywan i one teraz wychodzą na przykład w relacji. To my jesteśmy odpowiedzialni, odpowiedzialni za to, żeby się tym zająć, żeby się tam do tego jeszcze raz wrócić, żeby się poprzytulać. Do tamtych treści, poprzyglądać się im jeszcze raz i zobaczyć, okej, okay, dobrze, dobrze. No to, to ja w takim razie coś w sobie zaniedbałam. No to, to jak ja mogę sobie teraz pomóc? Co ja mogę zrobić, żeby żebym ja teraz to. Po prostu yy, ogarnęła. Yy, czy ja potrzebuję <laughs> jakichś konkretnych działań? Czy ja potrzebuję jakichś szalonych działań? Czy ja potrzebuję dać sobie mistrzostwo w sporcie? Czy ja może potrzebuję. <śmiech> <śmiech> Przepraszam. Czy ja może potrzebuję dać sobie jakieś. Ekstremalnie szalone doświadczenie z jakąś, jakimś, nie wiem, szamanem. A może ja potrzebuję odosobnienia? Czyli my robimy taki świadomy wgląd w siebie, sprawdzamy, w którym miejscu ta sytuacja zewnętrzna pokazuje mi, że ja potrzebuję jeszcze coś. Naprawić, e, może naprawić to nie jest dobre słowo, bo my nie jesteśmy popsuci, coś uzupełnić, uzupełnić jakieś dane, uzupełnić jakieś informacje, uzupełnić jakieś treści. Więc ja patrzę i mówię: Okej, okay, dobra, jestem za gruba, źle się z tym ciałem czuję. Tu mam, tu mi wisi, tam mi wisi, mam słabe to ciało. No to co ja mogę zrobić, żeby to ciało wzmocnić, ale żeby nie odpuszczać? No dobrze, no to co ja mogę zrobić? No to może ja e, pójdę na jogę. Pierwszy krok i zacznę chodzić regularnie, a może ja pójdę na jakiś fitness, a może wynajmę trenera personalnego. No i takimi małymi krokami my po prostu budujemy takie poczucie. Siebie, takie poczucie y, zmiany tego, kim byliśmy, a kim teraz jesteśmy. My nie jesteśmy stałą. Nikt w naszym życiu nie jest stałą. Ludzie nawet wychodzą ze swoich skostniałych elementów, skostniałych struktur. Ludzie też się transformują, bo my się transformujemy. Ludzie y, są tacy w naszym świecie, dlatego że my tacy jesteśmy, bo my coś. My, my wymuszamy na nich pewne, pewien sposób reakcji, po to, żebyśmy mogli mieć wgląd w siebie i żebyśmy my mogli zobaczyć, gdzie ja jeszcze muszę siebie uspójnić. Mam nadzieję, że to, co mówię, ma jakiś sens, że to łapiecie, że to Wam coś daje i że to Wam służy. Bo generalnie, my tutaj przyszliśmy na tę piękną planetę Ziemia, po to, żeby budować życie. Ze światła, utkane ze światła, z miłości, utkane z absolutnego zrozumienia, że cała ta otaczająca rzeczywistość, ona jest nami. To nie jest coś, co jest na zewnątrz, nas to jest pozorne, to jest iluzoryczne, to jest, mówi się już o tym, że to jest hologram, że to jest oczywiście, my mamy poczucie, że jak się przytulamy do, do kogoś, kogo kochamy, no to czujemy to ciało, czujemy to bijące, tętniące serce. My mamy poczucie tego, że to jest żywa istota, że to jest żywe istnienie. My, jak dotykamy ta, stołu, to też to czujemy, ale czujemy, czujemy. I mówi się o tym, że cała rzeczywistość, ona się do nas dostosowuje, dostosowuje się do tego, jaką wibracją my emanujemy na dany moment, czym my na dany moment jesteśmy. Mówi się o tym, że to, co widzimy na zewnątrz, to jest nasza przeszłość, więc nie ma sensu za bardzo się do tego przywiązywać. Za to jest sens ogromny e, analizować, obserwować swój stan czucia na dany moment, który jest wywołany myślami, od których ja dzisiaj zaczęłam tę wypowiedź. Myślami, które w danym momencie myślimy. To te myśli, one, one sprawiają, że my. Jesteśmy tym, czym jesteśmy. I co jest piękne, każdą myśl można pomyśleć raz jeszcze, każdą myśl można zmienić. I naszym zadaniem jest zobaczyć, że myśli to są inwestycje w naszą przyszłość. To jest to, na czym my skupiamy naszą życiodajną energię kreacji, naszą życiodajną energię tworzenia. I jeżeli ja. W momencie, kiedy jestem z kimś, kogo bardzo kocham, z kim czuję się świetnie, z kim czuję się doskonale, zaczynam zanieczyszczać moje, moją głowę myślami starej Natalii, która jeszcze boi się, że zostanie odtrącona, że jest niechciana, że jest niewybrana, że jest niewłaściwa, że jest nie na miejscu i bla, bla, bla. To wszystko, co, w co zostało, co zostało uwierzone w jakimś wczesnym, wczesnym dzieciństwie. To jeżeli ja będę takie myśli myśleć w momencie, kiedy po prostu sytuacja jest piękna, to ja niszczę chwilę, ja niszczę moment, niszczę coś, co jest super wartościowe, co jest doskonałe. Ja to po prostu psuję. A jak ja to psuję, to ja stwarzam rzeczywistość, która za moment odbije mi to, co ja myślałam na swój własny temat. I Jakie za, na czym polega nasze zadanie? Nasze zadanie polega na tym, żebyśmy w każdym momencie naszego życia, tak jak ono płynie, tak jak ono się toczy, tak jak ono ze zdarzenia do zdarzenia nas przesuwa, to, to jak ono nam, nas, nam te zdarzenia na przestrzeni czasu daje, to, to jak to nas przygotowuje też do pewnych rzeczy, które będą miały miejsce za moment. My czasem nie wiemy, do czego my się przygotowujemy, a już Pewne ruchy w przestrzeni się zaczynają zadziewać. To, to w tym wszystkim my y, odnajdujmy siebie na nowo, nowymi, bez takiej oceny, że to, co się dzieje, jest dla nas niedobre, to, co się dzieje, jest dla nas złe, bez takiej frustracji, że to nie jest to, czego byśmy chcieli. Raczej patrzmy na ten y, splot, na to flow życia, które nas prowadzi przez ten cykl różnych sytuacji. Patrzmy raczej jako na Absolutne, absolutnie doskonałe wewnętrzne prowadzenie, które zawsze, nawet jak jest niewygodne, to zawsze wyprowadzi nas do miejsca, w którym my odnajdujemy y, prawdę o sobie i my odnajdujemy po prostu wejście na kolejny level. Nic tutaj się nie dzieje przypadkowo, wszystko się dzieje dla naszego dobra. I, i też nie bójmy się to jest coś, co ja często w sobie odnajduję nie bójmy się, że coś jest. Że my coś stracimy, że coś jest ostateczne, że to już koniec, że to już ta osta, ostatnia niedziela, że to jest ta ostatnia niedziela i już żadnej następnej nie będzie. Nie bójmy się, bo dopóki ty oddychasz, dopóki tutaj po prostu zadziewa się to, co, co po prostu nazywamy życiem, czyli wdech i wydech, no to do tego momentu, kiedy ty tutaj jesteś, kiedy ty jesteś świadoma, tu się może wszystko cały czas zmienić na twoją absolutną korzyść, bo wszystko się tutaj cały czas zmienia na twoją absolutną korzyść, i wszystko tutaj dąży do tego, żebyś ty była spełniona, szczęśliwa, zrealizowana. Cały czas ty tutaj jesteś po to, żeby się poszerzać, żeby się pogłębiać, żeby testować. Swoje możliwości, żeby przekraczać swoje granice, żeby odnajdywać drogi i miejsca i wersje siebie, o których nie miałaś zielonego pojęcia, żeby odnajdować po prostu takie wersje siebie, które po prostu ciebie zachwycają, które cię po prostu niesamowicie, w których ty się dobrze czujesz. O to chodzi, że ty się czujesz dobrze w tych wersjach siebie. I nie ma tutaj błędów. To jest tylko doświadczenie. To jest tylko doświadczenie, które się cały czas zmienia. Każde doświadczenie można zastąpić kolejnym, następnym. I niektóre są troszkę bardziej trudne, smutne, bolesne, ujmujące, dostarczają innego rodzaju emocji. Ale one są tak samo potrzebne jak te dobre, aczkolwiek. Aczkolwiek to jest w ogóle fajne słowo. Ono po prostu wprowadza taki rodzaj żartu i takiej totalnej zmiany. Aczkolwiek nie musimy ich wybierać. Przyszedł czas, żebyśmy wybierali świadomie, żebyśmy wybierali takie wersje naszej rzeczywistości, których naprawdę chcemy doświadczać. I czasem musimy sobie to przetestować, wiecie, w takim mniejszym. Zakresie, na takim, na czymś, na czym nam troszkę mniej zależy, albo e, banalny przykład, manifestowanie e, miejsca e, na parkingu. No to jest coś, Dobra, zależy nam czasem na tym miejscu, na parkingu, czasem nam bardzo zależy, ale to jest taka błachostka, że łatwo jest nam uwierzyć w to, że my zawsze mamy miejsce parkingowe. Ja się w ogóle na przykład o to nigdy nie martwię, bo ja wiem, że ja zawsze znajdę najlepsze i czasem jestem w stanie objechać kawałek i taką wewnętrzną grę samą ze sobą uprawiać, gdzie mnie poprowadzi, żeby to było najlepsze miejsce dla mnie. Bach, jest blisko. Najbliżej jak się dało. Super mnie to cieszy. Oczywiście są takie miejsca, gdzie jest większe napięcie, bo ja się spieszę, bo ja jestem zdenerwowana, bo ja już jestem spóźniona i wtedy... U, u. Naj, miejsce, ostatnio miałam taką sytuację, spóźniłam się na spotkanie. Byłam, byłabym na czas, gdyby nie pociąg i szlaban, który mnie zatrzymał. Próbowałam to objechać, ale tam też był ten sam pociąg i ten sam szlaban, bo nie pomyślałam, że przecież to biegną wzdłuż drogi. Więc jak ja zmienię miejsce o kawałek dalej, to tam da mnie też złapie ten szlaban. Więc już byłam 5 minut spóźniona. Próbowałam znaleźć miejsce parkingowe. To miejsce parkingowe. Znalazłam bardzo szybko, ale nie byłam w stanie zapłacić za to, ten, ten parkomat. I już byłam cała zestresowana, więc pobiegłam na to spotkanie, próbowałam zainstalować aplikację, żeby zapisać. Więc czasem też są takie dni, nie wszystko zawsze jest super gładkie, ale to też jest po coś, to też nam coś pokazuje, bo ja na tamten moment potrzebowałam zobaczyć, jak się zachowa. Osoba, z którą się spotkałam, jak ja się poczuję w tej sytuacji, jak, jak, jak po prostu, czy ja dostanę wsparcie, czy ja tego wsparcia nie dostanę, czy ja dostanę zrozumienie, czy dostanę jakąś taką przestrzeń, możliwości do popełniania nawet takich głupich błędów. Więc my zawsze musimy siebie zobaczyć w jakiejś, to jest trochę jakbyśmy wchodzili w jakąś rolę, w rolę, w której my się czujemy, OK, nie OK, ale nie zapominajmy o tym, że my zarządzamy, że my decydujemy, jak my się ustawimy, czy tak, czy tak, że my decydujemy o tym, co my wybierzemy. My jesteśmy tą energią, nie energią, my nie jesteśmy energią, my jesteśmy świadomością, tą świadomością, która tutaj przyszła przeżywać, doświadczać i to doświadczenie korygować, zmieniać, poprawiać, decydować. Ignorować, odpuszczać, zapominać, tworzyć nowe, lepić na nowo. I wiele z Was doskonale wie, jak to jest. Cześć, Becia, wiele z Was doskonale wie, jak to jest. Zacząć nowe życie, zacząć po prostu grubą krechą. Przekreślić to, co było, i zacząć coś, co jest po prostu szalone, no, zupełnie innowatorskie. Nie wiecie, w którą stronę idziecie, ale po prostu czujecie, że coś mówi wam, że wy musicie tam pójść. Ja tak założyłam Jagę Studio w Tychach, pracownię Twórczego Umysłu. To jest bardzo piękne. Miejsce, gdzie już wiele osób doświadczyło ogromnych transformacji, przekierowałam uwagę na dzieci, bo dzieci są bardzo ważne, bo dzieci są przyszłością naszą. To świat, w którym my będziemy żyli niebawem, będzie światem, który oni stworzą. Więc to, co my im przekażemy, to, co my w nie wlejemy, to jak my będziemy je kochać, to jak my będziemy im opowiadać o tej rzeczywistości, to będzie rzeczywistość, w której my będziemy żyli, bo oni to łykną. I oni taki świat stworzą: świat nieskończonych możliwości, świat, gdzie każda jednostka jest absolutnie zawsze kochana, każda jednostka żyje w absolutnej obfitości, nie doświadcza braku, bo nie musi tego doświadczać. To będzie świat, w którym Absolutnie każda jednostka będzie żyła życiem, jakiego pragnie, bo po co żyć innym? Będzie wybierała to, co będzie chciała wybrać, bo po co wybierać coś, czego nie chce. Więc pamiętajmy o tym, że to, co nas wzywa, nie można tego ignorować. To nas po prostu poprowadzi. To nas poprowadzi, to nas, to nas odnajdzie. Pozwólmy temu na to. I dajmy sobie wsparcie na tej ścieżce, bo może i, i, i nie, i, a, i, i jeszcze jedna ważna rzecz. Energia kreacja, ona nas prowadzi czasem przez bardzo dziwne miejsca, e, przez bardzo dziwne sytuacje, i Pozwólmy sobie na to, nie bądźmy tacy zaściankowi, że, że sobie powiemy: nie, ja tam nie wejdę, ja nie pójdę do tej pracy, nie, ja, ja nie będę tego robić, ja nie pójdę na Tinder'a, bo, bo ja chcę poznać w realu kogoś. W Tinder jest Febę i psy, ble, ble, ble. Nie róbmy sobie tego, poz, pozwólmy sobie, yy, albo na przykład, niektórzy, nie, ja się sama uzdrowię, ja nie pójdę do żadnego lekarza. Ale jeżeli nas coś ewidentnie prowadzi, nawet trochę tak przekornie, wbrew temu, co my do tej pory wierzymy, to idźmy w te doświadczenia po to, żeby sprawdzić i żeby się przekonać. Jakie ukryte potencjały są tam dla nas, bo ukryte potencjały dla nas są w różnych miejscach i nasza odwaga, e, nasza odwaga jest tym, co nas e, poprowadzi nawet przez bardzo różne wydawałoby się, momenty i sytuacje, które które już, które byśmy już, które byśmy na tym etapie po prostu odrzucili. I to jest cudowne w energii kreacji, że ona tworzy, świadomość tworzy, My jesteśmy świadomością, więc to my tworzymy, ale nie, z, nie skupiajmy się na ograniczeniach umysłu. Umysł jest narzędziem, które musi zostać wytrenowane do tego, żeby nam służyło, żeby nas wspierało, żeby nas prowadziło. W sumie to umysł nas nie prowadzi, prowadzi nas czucie, prowadzi nas dusza. Umysł jest tylko tym, który wykonuje pewne rzeczy tutaj w tej przestrzeni. On też jest bardzo potrzebny, super potrzebny, ale czucie jest tym motorem. I zdarza się tak, i to też jest ważna informacja: my nie jesteśmy tutaj, wiecie, codziennie lśniący najwyższą boskością, najpiękniejszym światłem. Boga, najcudowniejszym światłem energii miłości. My jesteśmy ludźmi na planecie Ziemia, więc ta planeta, czyli to, to jest trochę jakbyśmy byli w jakiejś grze, która po prostu rządzi się pewnymi zasadami, więc tu e, czasem trzeba przez siebie przepuścić różne emocje, które są energią w kurwu złości, zniszczenia, zdeptania, transformacji. My jesteśmy tutaj po to, żeby te, te energi, te energi, tymi energiami też zarządzać. Te emocje to są po prostu informacje o tym, co przez nas przechodzi i co jest dla nas dostępne na dany moment. I często ta energia w kurwu złości, ona postawia, stawia bardzo mocne granice granice, które po prostu nie które zostały wcześniej przekroczone. I które nie mogą zostać więcej przekroczone. Więc każda wersja nas, która się na dany moment przejawia, jest potrzebna i jest warta uwagi i warta poświęcenia jej swojej, e, swojego czasu, żeby się poprzyglądać, bo one są po coś. A po co są? To jest ta ogromna tajemnica, którą my wyciągamy sami z tego doświadczenia i sobie mówimy: A, okej, okay, okej, okay, no dobra. I dlatego byłam taka niemiła dla tej pani, po to, żeby się ją przeprosić i żeby się przyznać do błędu, że przecież się tak ludzi nie traktuje, bo to jest jej praca, ona ją wykonuje dobrze, a ja się po prostu zirytowałam, bo nie rozumiałam, prawda? Więc jakby sytuacje. Zawsze one nam coś dają o nas, one nam coś mówią o nas, i my możemy je bardzo szybko pozmieniać. Bo popatrz, rozmawiasz. <laughs> Przepraszam, alergia. Rozmawiasz z osobą. Która jest po drugiej stronie telefonu, ona wykonuje swoją pracę i tak łatwo się jest na nią zazłościć, bo my się nie na nią złościmy, tylko na to, ten e, agregor, do którego ona jest podpięta, to, 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 tą wielką strukturę, w której ona jest tylko trybikiem na samym końcu, która my się obrywa. To my się na to irytujemy, że, że zostaliśmy oszukani, że to, czegoś nie rozumiemy i tak dalej, i tak dalej. E, a obrywa się pionkowi, który jest po prostu na samym końcu tego, tej struktury, który się zdecydował w tym być, bo mu to jest do czegoś potrzebne, żeby, żeby może na drodze swojego doświadczenia dowiedzieć się, że wcale tak nie trzeba, że można mieć pracę swoich marzeń, no ale musi przejść przez tę pracę, wiecie, taką w tej materii, taką okrutną na przykład właśnie na, 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 na telefonie dzwoniąc do tych klientów albo łączyć się z nimi, wysłuchując po prostu jak oni wylewają te frustracje na niego. Więc każde doświadczenie ono jest po prostu dane nam, więc popatrzcie jak szybko możemy to przetransformować. Możemy popatrzeć na taką osobę i możemy powiedzieć... A to wredna, pinda, i coś tam po prostu pojechać po niej i zacząć się, z siebie robić ofiarę, że nic mi nie sprzyja, że oni mnie zawsze oszukują, że te i tak dalej, i tak dalej. nie, Tutaj cała lista nawet nie chce tego mnożyć, żeby tego nie mówić. Albo możemy po prostu szybko skorygować swoje doświadczenie, zobaczyć, że zareagowaliśmy ze starej wersji siebie, powiedzieć, o nie, ja tak nie chcę traktować ludzi, ja tak nie chcę być traktowana. Można przeprosić, można się wycofać, można zrzucić żartem, można po prostu przetransformować swoje doświadczenie, na koniec wyjść z tego i powiedzieć. Uff, udało się. Zaliczyłam kolejny punkt na ścieżce dzisiejszego dnia. Wyszłam z tego obronną ręką. Uff, nie zostawiło to we mnie żadnego śladu, a wręcz przeciwnie, nawet poczułam, że kurczę, że tam siedzą ludzie i że są życzliwi. Podaję to jako przykład, tylko żebyśmy zrozumieli, że my jesteśmy zarządzającymi. Nikt inny. My jesteśmy tymi, którzy wybierają nasze doświadczenia. I problem polega na tym, w momencie, gdy my się zawieszamy na czymś, że my musimy to mieć, że to musi być to, że to musi być ten facet, że to musi być ta praca. I my to musi, po prostu generujemy taki nadmierny potencjał, który po prostu już jest blokadą, bo nic nie musi być takie, jak nam się wydaje, że musi być. Nic nie musi, i to jest piękne na planecie Ziemia, że tu się wszystko toczy, tworzy. W teraz, że nam się czasem wydaje, że my czegoś bardzo pragniemy, że coś jest dla nas, później to dostajemy, wchodzimy w to, zaczynamy budować życie i wszystko się rozpada, bo my jednak źle rozpoznaliśmy nasze potrzeby. Więc poznanie siebie jest kluczem do sukcesu. Oczywiście to może być poprzez próby, poprzez doświadczanie, poprzez wchodzenie, wychodzenie, poprzez, poprzez to, co nazywamy życiem, po prostu to życie się tutaj toczy, więc my rozpoznajemy siebie w tym toczącym się życiu. Ale fajnie jest po prostu zatrzymać się w pewnym momencie i powiedzieć: OK, dobra, reasumujemy. Teraz, pod, teraz trzeba wyciągnąć prawdę, wiedzę z tego wszystkiego, co ja tutaj dotychczas uczyniłam. I, I to jest ta mądrość, która nas buduje. Czas nas buduje, doświadczenia nas budują, wartości, które my posiadamy, nas budują, i one zamieniają się w mądrość istnienia, którym jesteśmy. Jak nawet jesteśmy a little bit down w jakimś momencie naszego życia, gdzieś po prostu lekko się zagubiliśmy, albo wygląda na to, że jest dramat totalny na całej linii, to zawsze jest taki moment, że my wtedy się najwięcej uczymy i my znajdujemy wtedy największą swoją moc i swoje wsparcie. Oby takich momentów nie było już w ogóle u nikogo. Nigdy więcej. Ale jeżeli one się będą zdarzały jeszcze Wam, to pamiętajcie, że tam zawsze jest jakaś pomoc, tam zawsze jest jakieś rozwiązanie, mimo że z tego miejsca, w którym jesteście, go nie widzicie, to ono jest. Zawsze trzeba pamiętać, że to minie, że to minie, że ta, że do, zintegrujecie to doświadczenie, że wyciągniecie z niego mądrość. Zobaczycie też zawsze, że takie doświadczenia, gdzie wy po prostu coś wam się rozwala, coś umiera, to o czym zaczęłam dzisiejszą wypowiedź, coś się rekonfiguruje, no to się czasem musi zniszczyć, żeby się zrekonfigurowało na nowo, na innych zasadach, w innym miejscu, w innej czasoprzestrzeni. Czas jest też potrzebny. Nie bójmy się tego upływu czasu, dajmy go sobie, pozwólmy sobie na to, żeby rzeczy się działy. W taki, a nie inny sposób. Jeżeli coś się naprawdę niszczy, coś się psuje, to też na to pozwólmy temu. Pozwólmy temu odejść, pozwólmy temu umrzeć i bądźmy w tym mocni i silni, bo, bo my wszystko przetrwamy. Nie ma takiej rzeczy, której byśmy nie przetrwali, bo gdyby była, to by z nas już tutaj dawno nie było. My wszystko przetrwamy, każdy emocjonalnie trudny stan przejdziemy i, w, i zawsze znajdziemy tam potęgę swoją, bo nas to zawsze wyniesie wyżej, zawsze nas to wzmocni, zawsze nas to wesprze i my po prostu zobaczymy iluzję, którą sobie stworzyliśmy na dany temat na temat człowieka, na temat pracy, na temat rzeczywistości. My cały czas tutaj jesteśmy po to, żeby budować codziennie trochę inaczej, trochę lepiej, trochę, trochę bardziej na nowo, trochę, trochę lepiej dobierać rzeczy, które, które potrzebujemy, pozbywać się tych, których już nie potrzebujemy. My musimy czasem, nawet w szafie, musimy zrobić porządek Orany, Powiem Wam szczerze, że bardzo ciężko mi to zrobić ostatnio, strasznie ciężko, bo po tych wszystkich przeprowadzkach ja tak skondensowałam swoją szafę, że po prostu mam poczucie, że tam już jest wszystko takie, jakie powinno być. I tylko dokładam, dokładam, obiecując sobie, że nie będę dokładać. Ale ta potrzeba, żeby wejść w nowe, żeby dotknąć tego nowego, żeby czasem ubrać się w, nawet dosłownie w coś innego, jest absolutnie, absolutnie potrzebna i absolutnie ważna, bo my musimy się poczuć kimś innym. To, że my te włosy robimy, parcie jestem brunetką, a ja rozgrabiłam się na blondynkę no brunetką może nie, bo to jest ciemny blond, to my po prostu potrzebujemy zobaczyć siebie inaczej. To, że my zmieniamy miejsce zamieszkania, że my zmieniamy miejsce pracy, że my po prostu cały czas, no życie nie lubi stagnacji. Stagn jakby Tu musi być ruch, bo to co, się nie, to, co się nie rozwija, to umiera. To, co się nie rozwija, to umiera. Jak się coś nie rozwija... To musi odejść, to musi zostać zastąpione czymś nowym. To musi zastąp zostać zastąpione nowym życiem. Życie zawsze znajdzie ścieżkę, drogę do życia. Życie zawsze znajdzie ścieżkę do siebie. Życie kocha życie, życie kocha nowość, życie kocha się rozwijać. Tak, Justyna napisała, że zmiana jest dla nas stałą. Ale my bardzo, umysł bardzo nie lubi zmiany. Umysł lubi się uchwycić, trzymać się jakiegoś schematu, nie puszczać go, i dlatego umysł lubi ciągłość bycia tym, kim jesteśmy. Jody Spenza chyba taką książkę napisał, jak zerwać z, z nałogiem bycia sobą. No bo my się przyzwyczailiśmy do tego, kim my jesteśmy, i my się tego tak strasznie trzymamy, bo my się, bo my myślimy, że jak my się tego będziemy tak trzymać, to, to po prostu nasz świat nie runie. A on i tak runie, bo pewne iluzje, które zbudowaliśmy na swój własny temat, one po prostu muszą ulec transformacji. I na pewno zweryfikowane zostaną wszystkie wartości. Na pewno będziemy musieli się zmierzyć z pewnymi wartościami, jak właśnie wierność, czym jest wierność, czym jest zdradza. Z dualizmem będziemy musieli się zmierzyć. Będziemy musieli zobaczyć, czym jest dobro, czym jest zło, czym jest wzrost, czym jest regres. Będziemy musieli przyjrzeć się sobie i zobaczyć, czym jest obfitość, czym jest brak bo brak też jest, brak też jest generacją czegoś, to też jest manifestacja nasza, to też jest coś, co zostało stworzone z głębi nas, więc brak jest po prostu jest po prostu przeciwieństwem yy, tego potencjału, który mamy. My decydujemy, jaki potencjał chcemy tutaj urzeczywistnić, jaki chcemy zrealizować. Więc naprawdę przechodzą czasy, gdzie my będziemy musieli, już musimy. Zweryfikować wszystkie treści, które gdzieś zostały podkładane na półkę jako pewniaki, po to, żeby po prostu w sobie zobaczyć, co jest naszym przeogromnym fundamentem. I nie walczyć już nigdy więcej o to, żeby ktoś inny to dostrzegł, żeby ktoś inny to docenił, żeby ktoś inny zrozumiał to, to. Jak Ty wiesz, gdzie Ty stoisz, jaka jest Twoja wartość, jaki jest Twój fundament, Ty już więcej nie będziesz musiał generować sytuacji, które Ci będą to pokazywały. Już nigdy nie będziesz musiał więcej generować rzeczy, które, yy, których będziesz wchodził znowu w walkę o coś, żeby komuś coś pokazać, że Ty jesteś jakiś. Nie, już tego nie będzie trzeba, bo Ty wiesz, na czym Stoisz, więc Ty wygenerujesz rzeczywistość, gdzie będziesz pewny, Drugiego człowieka, pewny yy, tego, co w twoim życiu stwarzasz, bo już wybrałeś, już dokonałeś wyboru, już nawet, już nawet nie musisz się o to martwić. Już nawet nie musisz wypatrywać, czy to do ciebie idzie, i wyglądać, i się zastanawiać, bo dokonałeś wyboru, więc to już jest Twoje. To już się dla ciebie wydarzyło, więc możesz wrzucić na luz i zająć się swoją codziennością, swoim codziennym, pięknym życiem. Wyjść na słońce, posłuchać ptaków. Nie wiem, czy słyszeliście, jak tutaj pięknie ptaszki śpiewają. Mamy piękny ogród, i w tym pięknym ogrodzie te ptaszki naprawdę znakomicie um, dają popalić. Chyba, że mój kot je pogoni. Więc możesz wyjść i po prostu nacieszyć się tą codziennością, chociaż na chwilę, wejść z nią. Ja wczoraj siedziałam na przepiękny, w przepięknym miejscu, w, na, w centrum Katowic, na ławce z ważnym dla mnie człowiekiem i po prostu obserwowałam natłok myśli, który próbował mi tę chwilę popsuć, i obserwowałam, jak ja z każdym oddechem się w tym rozluźniam, bo. Potrzebuję tego rozluźnienia, żeby przeżyć tę chwilę. Ta chwila była mi dana, to był dar, to było coś unikatowego, to było coś tak pięknego, więc potrzebowałam wejść w tę chwilę, nasycić się nią, po prostu zapamiętać nią. I jakbyśmy tak żyli życie. Naprawdę codzienność, gdybyśmy tak przeżywali. Ja wiem, że to nie jest dostępne dla każdego, że przyszliśmy tutaj na planetę Ziemia po różne doświadczenia. Ludzie żyją szybko, intensywnie, gromadzą materię, tworzą materię. Jakby każdy przyszedł po innego typu e, doświadczenia. Ja przyszłam po wartości e, e, duchowe, po wartości e, niematerialne, które nie zostały nazwane, które nie zostały spisane, które są na, w przestrzeniach czucia. I ja po takie wartości tutaj przyszłam i one mnie budują, one mnie tworzą. One mnie rozwijają, one mnie transformują, i ja siebie tutaj w ten sposób poszerzam. Ja siebie też zmieniam, bo widzę, że nie zawsze jest mi tutaj łatwo do Was przyjść i opowiadać o czymś, bo nie zawsze ja jestem w moim najlepszym miejscu, w którym bym chciała być, a zawsze w nim jestem. Rozumiecie, że zawsze jesteśmy w najlepszym miejscu, w jakim możemy być. Zawsze jesteśmy w najlepszym miejscu, ale rozumiecie, że nie, chciałabym być w innym, chciałabym być wyżej, chciałabym być bardziej inspirująca, bardziej świecąca, chciałabym być mocniejsza, taka śmaka, owaka, w jeszcze większym moim przepływie. Doskonale też wiecie, że najlepsze fragmenty tej wypowiedzi są zawsze na koniec, bo zanim się rozkręcę, zanim po prostu przejdę przez jakąś fazę moich. E Moich struktur, które gdzieś jeszcze mnie nie chcą przepuścić, do tego, żeby ten przekaz po prostu tak sobie od, do Was popłynął. No to też trochę trwa, więc, ale popatrzcie, robię to, jestem dla Was, stawiam się i się strasznie tym jaram, i bardzo się tym, z tego cieszę, bo to jestem ja, to jest, to jest absolutnie. To, czym ja jestem, jestem tutaj autentyczna i cieszę się zawsze na koniec, że Wy mogliście z tego coś wyciągnąć dla siebie. I tego Wam życzę, żebyście po prostu traktowali tego typu formy kontaktu z innymi istotami, z inną świadomością o tak to powiem, z inną świadomością jako inspirację, a nie jako objawioną prawdę. Bo Jezus na tej planecie Ziemi już był, nie? jako energię wcielonych mistrzów. Jego przekazy do dzisiaj odnajdujemy w różnych miejscach. I to tak zostawmy: każdy jest guru dla samego siebie, każdy jest Jezusem dla samego siebie. My nawzajem możemy tylko być dla siebie niesamowitą inspiracją. Dać sobie powera do tego, żeby przejść przez te trudniejsze momenty. Ja miałam ogromny zakręt od listopada, fu, 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 już mam to za sobą absolutnie. I znalazłam na tej drodze wiele osób, które mnie wsparły, żebym wykonała kolejne kroki, które pozornie były odejściem od kierunku, w którym zmierzałam. I to jest magia bycia tutaj na planecie Ziemia, że my idziemy, kroczymy, i czasem nam się wydaje, że idziemy, odchodzimy, że tracimy ten cel z oczu, że idziemy w zupełnie innym miejscu. Tak, Justyna, to próba bohatera, tak jak Monika Rajska o tym pięknie mówi, dokładnie tak. Więc my czasem idziemy w innym kierunku i nam się zupełnie wydaje, że po prostu się zagubiliśmy, że to nie jest to, a dostajemy tam po drodze takie treści, które nas uzupełniają, żebyśmy mogli zrobić kolejny skok kwantowy, zrobić twist, pick i nagle znajdujemy się w rzeczywistości, w której my zawsze chcieliśmy być. I to jest absolutnie cudowne. Ja Wam z chęcią o tym poopowiadam, tak dokładnie na moim przykładzie, mówiąc, co się wydarzyło, jakie są tego Efekty, ale nie w tym momencie, bo sprawy są świeże, więc nie chcę, nie chcę po prostu się tym dzielić. Ale mogę Wam podać przykład, że często jest tak, że Wy dosłownie budzicie się. Znacie to z przeskoki krawantowe, budzicie się jednego dnia, a na drugi dzień się wydarza coś zupełnie innego. Jesteście już czasem w zupełnie innym miejscu, w innej rzeczywistości. Nie ma wokół ludzi, którzy budowali tamten świat, więc my tego doświadczamy w naszym życiu czasem, tego nie nazywając. W taki sposób, ale wiemy, jak to jest. Wiemy, jak po prostu jest obudzić się w zupełnie innym świecie, którego nie chcemy, który nie jest nasz, i wtedy trzeba sobie mocno mówić, że to jest tylko moment przejścia, to jest tylko odcinek drogi, przez który idę, że to zaraz ulegnie zmianie i po prostu bardzo mocno siebie wspierać i dawać sobie te doświadczenia takich ludzi, które po prostu są nam potrzebne, żeby ten odcinek przejść. I, i, I nie oszukiwać siebie, po prostu uczciwie popatrzeć, okej, okay, czego ja tutaj potrzebuję, co tu jest mi teraz potrzebne, bo rzeczy mają być z nas, a nie z zewnątrz. Inspiracja. O, oczywiście. Ale powiedziałam teraz, ha, ha, ha. Oczywiście my się inspirujemy tym, co na zewnątrz, ale dlatego, że to już było w nas. Na przykład, ja chcę mieć mocne ciało, więc ja nagle zaczynam widzieć osoby, które trenują. Na przykład codziennie biegają, albo jakieś informacje gdzieś ktoś mi mówi, że a chodzę do trenera personalnego. Więc intencja była tutaj ze środka: ja chcę mieć mocne ciało. Ja chcę mieć mocne ciało, tak? Ja mam mocne ciało, bo ono jest mi potrzebne. I zaczynam po prostu. I nagle ta rzeczywistość zaczyna mi podsuwać rozwiązania, a ja za tym idę. Więc ze mnie, ze mnie te rzeczy wypływają. Kochani, na dzisiaj będę kończyć. To spotkanie było o tym, że zawsze możemy zmienić każdą naszą myśl, że żadna myśl nie jest na stałe. To są tylko myśli, one się pojawiają i znikają, jak chmury na niebie. One nie są niczym, yy, one można je po prostu tak rozgonić. Tak jak emocje, emocje też można tak rozgonić. Coś przez ciebie przychodzi, bo coś ci się przypomniało, jakaś, jakaś myśl cię zatruła, pojawiła się emocja, czyli już jest manifestacja w ruchu, więc możesz bardzo szybko po prostu. Przegonić to, pach pach, 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 cyk, 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 i już tego po prostu w tobie nie ma. Ale pozwolić sobie, prze, prze, żeby to przez ciebie przeszło. Być z tym, uświadomić sobie: A taka myśl przyszła. Ja jej nie wybieram. Ja bardzo dziękuję. bye bye Wywalamy. Cyk nie ma. I po prostu odgonić, pozwolić, żeby to po prostu przeszło. I poszło i zniknęło. Emocje nie są na stałe. One, nas, one, one są na stałe, dlatego że my je utrzymujemy, że my us, u, utrzymujemy po prostu stan, w którym jesteśmy. A one po prostu. Uff, tak jak oddech. Uff, tak jak po prostu. Jak oddech, nie ma, nie ma już nie ma. A jeżeli się utrzymują, to znaczy, że tam trzeba pogrzebać, że trzeba zobaczyć się, przyjrzeć głębiej. Dlaczego ja tak o sobie myślę? Skąd się to wzięło? Co ja mogę zrobić, żeby sobie pomóc lepiej? Może usiąść, może pomedytować, może pójść na spacer, może pogadać z matką, może zadzwonić do siostry, może z przyjaciółką się spotkać, może pójść na psychoterapię, może znaleźć kogoś nie tutaj godzinę, bo oni oni nam zawsze oni są za blisko, oni nie widzą, oni zawsze będą ten obraz po prostu on nie będzie klarowny, bo nie, o, za, tam jest za dużo emocji. Ktoś z zewnątrz Ci powie, bo Ciebie nie zna. On, on uzoba, zobaczy, bo usłyszał, bo odczytał w energii, bo po prostu Ty mu coś powiedziałaś, a, on, a w nim coś powstało, jakaś informacja na ten temat. On Ci powie klarownie i Ty możesz się z tego ustosunkować. A może trzeba pójść i właśnie zrobić coś w materii po prostu, zanurzyć ręce w ziemi, pogrzebać w tej ziemi, plewić ogródek, żeby właśnie nie myśleć, żeby oczyścić ten umysł. Tego Wam życzę. Życzę Wam takiego głębokiego wglądu w siebie, żebyście po prostu potrafili znaleźć takie miejsce, gdzie po prostu odnajdujecie swoją ścieżkę, swoje prowadzenie, żebyście się nie bali tego, że wy manifestujecie Waszą rzeczywistość, bo to się i tak będzie działo. Możecie to robić z poziomu świadomości, a z poziomu nieświadomości. Nie bójcie się też tego, że ta rzeczywistość się zmienia, ona się czasem mocno zmienia, to czasem naprawdę daje popalić, ale warto przez ten odcinek czasu przejść. Odcinek czasu i odcinek przestrzeni. Warto przez to przejść, po to, żeby spotkać się w innym miejscu, może z danym człowiekiem, może z sobą innym, może z inną swoją pracą, może z innym swoim szefem. Nic nie jest ostateczne. Wszystko płynie, wszystko się zmienia, wszystko się transformuje i transformuje się dla naszego najwyższego dobra, bo my przyszliśmy tutaj po to, żeby. Realizować światło boskości, bo tą boskością jesteśmy, więc przyszliśmy tutaj tym światłem być, emanować i to światło po, i tym światłem po prostu świecić. Namaste. Tymi słowami kończę dzisiejszą transmisję. Cieszę się, że udało mi się do Was dotrzeć. W przyszłym tygodniu może być troszkę problem, więc będę dawać znać, bo wydaje mi się, że przeniosę te, te spotkania. Jeszcze tylko sobie zewknę tutaj, żeby się upewnić, że przeniosę te spotkania po prostu na inny dzień tygodnia. Chciałabym, żeby to może były tym razem czwartki, bo te piątki stały się dla mnie lekko trudnawe. Zresztą, sami wiecie, piątek to, to, to jest czasem gdzieś trzeba coś zrobić i pojechać. Więc tak sobie teraz tylko zewknę na to. Ja myślę, że moglibyśmy się zacząć spotykać w czwartki o godzinie tutaj. Nie wiem, jaka wam pasuje, ale ja myślę, że czuję bardzo mocno godzinę 11. Godzinę 11 w czwartek wrzucę nową, nową grafikę, więc będziecie wiedzieli już, że spotykamy się w czwartek o 11. I póki co myślę, że do końca czerwca postaram się to tak po prostu utrzymać. Przytulam Was ciepło, dziękuję Wam, że byliście, dziękuję za interakcję. I, yy, i życzę Wam przecudownego tygodnia. Niech ten, ten przekaz będzie na YouTubie na moim kanale Republika Długich Spódnic, więc śmiało korzystajcie, możecie poszerować, yy, możecie jeszcze sobie raz odsłuchać, możecie przewinąć, możecie do przodu, do, do tyłu, możecie włączyć prędkość szybszą, jeżeli czasem za wolno, mówię, ja tak robię. Jak ktoś za wolno mówi, to po prostu przyspieszam, spida. <grym> yy, więc yy, niech Wam po prostu te słowa służą i pamiętajcie, że zawsze można wybrać jeszcze raz, zawsze można wybrać miłość i wy jesteście waszym własnym mistrzem stąpającym po planecie Ziemia. Tak więc, aho i do zobaczenia, pa! pa.